Jestem na ulicy Legionów Polskich, po mojej lewej stronie Muzeum Miejskie Sztygarka i na drugim skrzyżowaniu skręcę w lewo. Tu mam pierwsze skrzyżowanie z ulicą Szkolną, a ja za skrzyżowaniem z ulicą Górniczą, bo tutaj nie ma, więc nie wliczam tego skrzyżowania. Zajmujemy sobie pas na środku. Upewniamy się, że z przeciwka nic nie jedzie i skręcamy w lewo w ulicę Czapińskiego. Zwróćmy uwagę, ulica Czapińskiego, droga dwukierunkowa, natomiast jest to droga bez przejazdu. Ograniczenie do 40 km na godzinę ze względu na uszkodzoną nawierzchnię. Jako że droga bez przejazdu, no to tak naprawdę trzeba gdzieś zawrócić. Ja proponuję, zawrócimy sobie tutaj, wykorzystamy wjazd na szkołę, czyli zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury po stronie prawej, wobec czego w ową infrastrukturę wjeżdżam sobie tyłem. Stop. I wyjeżdżamy. Upewniamy się co do możliwości wyjazdu. Nic nie jedzie, prawa, lewa, wolna. I z powrotem dojeżdżamy do ulicy Legionów Polskich i tym razem pojedziemy Legionów w lewo. Ten pojazd już musiałby mnie przepuścić, musiałby poczekać, bowiem po jego stronie jest zwężenie drogi i wyjeżdżamy tutaj bezpośrednio na pas, po którym będziemy jechać. Czyli wyjeżdżamy szeroko do prawej strony, upewniamy się co do tego, jaki jest sygnał na sygnalizatorze. Jeszcze był sygnał zielony i jesteśmy z powrotem na ulicy Legionów.